Sleigh bells ring, are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight. Hejka kochani, witajcie w drugim dniu vlogma. Dzień dobry kochani, witajcie w już drugim vlogmasie. Na razie idzie mi to super. Ta, na razie nagrałam jednego vlogmasa i drugiego zaczynam, a już mówię, że mi idzie super. Ale tak, ja stałam o znowu 6.30, żeby dla was się wyrobić i nagrać dla was przepis. I tak, i co? Ja zaraz zaczynam lekcję online, jak zawsze. Zaraz wam pokażę moją jakże super oryginalną stylizację. Już mniej świąteczną niż wczoraj. I zaraz wam wrzucę tutaj właśnie przepis na omlet piernik. I chcę zaznaczyć, do omleta będziemy potrzebować 3-2 łyżki płatków owsianych, dużo przyprawy do piernika oraz proszek do pieczenia, dużo cynamonu, trochę kakao i 2 jajka. I oczywiście coś do posłodzenia. Wszystkie składniki razem mieszamy w misce. Well, we stroll along, walking in a winter wonderland. In the meadow we can build a snowman. We'll pretend that here's Parson Brown. He'll say I am married, we'll say no man. Smażymy oczywiście na czymś, żeby nie przywarło, i smażymy z każdej strony po 5 minut. Mój nie wyszedł przepiękny, ponieważ moja szpatułka do przewracania niestety była w zmywarce, więc musiałam sobie się jakoś ratować innym sposobem. Ja sobie go zrobiłam razem z masłem orzechowym i pomarańczą. Oczywiście herbatka zielona. Sing a love song while we stroll along, walking in a winter wonderland. In the meadow we can build a snowman. We'll pretend that here's Parson Brown. Oczywiście nie zapomnijcie o zostawieniu już na początku łapki w górę oraz subskrypcji na moim kanale. Wtedy nie ominie was żaden film ani vlogmas na moim kanale. Ale oczywiście też pamiętajcie na moje social media, na mojego Instagrama i TikToka. TikToka macie podanego w opisie, Instagrama w sumie też, ale Instagram co jakiś czas tutaj wam się wyświetla. Mam nadzieję, że intro wam się podoba. Nie zajęło mi jakoś długo, ale się starałam, żeby było takie ładne, proste i świąteczne. Dobra, ręka już mi odpada, więc już tylko wam pokazuję stylizację i lecę na lekcję. A i dzisiaj otwieramy prezent moich przyjaciółek. Jakże świetna stylizacja, oczywiście leginsy z wczorajszego vlogmasa, one będę w nich chodzić teraz pewnie przez tydzień czy nawet więcej, bo je lubię bardzo i no jak ich nie ubrudzę, to będę je nosić. Oczywiście świąteczne skarpetki z wczorajszego vlogmasa i bluza zwykła czarna z Pumy. Ja w planach mam udekorować swoją choinkę, ubrać ją 3 grudnia, czyli jak wy to oglądacie, bo oglądacie to 3 grudnia, to ja właśnie w ten dzień, kiedy dodam tego vlogmasa drugiego, będę ubierać choinkę i ten vlogmas będzie się pojawi się 4 grudnia. Jak zauważyliście, jeśli dobrze oglądacie, to dużo przebitek wam robię właśnie, bo ogólnie jest takie piękne niebo z rana, bo jak zawsze jak wstawałam, to już było jasno, już nie było tak nieba, chociaż już będzie ciemno o 7. Ale robię wam takie przebitki piękne, bo u mnie jest takie piękne niebo różowe. Albo tak słońce wschodzi. Wschodzi czy zachodzi? Wschodzi. To jest takie piękne i muszę wam nagrać kilka przebitek. Już później powiem wam, co będziemy w tym vlogmasie robić. No i będziemy dzisiaj wybierać kolejny film. Mam nadzieję, że oglądaliście ten film, który wam wczoraj pokazałam. Ja go obejrzałam, był super naprawdę, super świąteczny. Więc dzisiaj wybieramy sobie nowy film, ale to dopiero już po lekcjach. Też dzisiaj mam trening, więc
Jeśli nie zrobię czegoś, to job when you're in town, ale jest mi godziny, więc powinnam się wyrobić. Ja lecę na lekcję i do zobaczenia później. Hejka kochani, mi zostały jeszcze 3 lekcje, ale stwierdziłam, że jak już mam taką dłuższą przerwę, to stwierdziłam, że otworzymy sobie kalendarz adwentowy, żeby umylić sobie jeszcze te 3 lekcje, które są i zaraz mam sprawdzian z historii, więc zobaczymy jak mi pójdzie, więc dobra, się zabieramy za otwieranie kalendarzy. Dobra, mam już tutaj przygotowane kalendarze i też mam tutaj dwójeczkę od Mai, bo tu widzę papier, to od Mai kalendarz, więc dobra, pierwsze okienko, znaczy no w sumie drugie, ale pierwszy kalendarz to Bedel i otwieramy, o, dzisiaj mamy krówkę, ale super. Zobaczcie, tak się prezentuje krówka z takimi oczkami pięknymi. I później powiem wam, jaki kolejny kalendarz Milka. Już tutaj znalazłam dwójkę. Oj, dzisiaj mamy zielony z orzeszkiem. To jest tak. O, tu mamy oto. I to jest chyba z jakimś orzeszkiem. Dobra, przedostatni kalendarz. No, z Action. I już tutaj też znalazłam dwójkę i otwieramy. Jestem mega ciekawa, co w tym okienku będzie. Ale śliczne! Oh my god! O nie! Chyba... O, udało się. Jakie śliczne, to jest żel pod prysznic, ale śliczne, zaraz sprawdzimy jak pachnie. Dzisiaj mamy właśnie ten żel pod prysznic, jest taki przezroczysty, więc zrobię jak influencerki. Taki i to jest jakiś inny zapach, to jest jakiś Star Bomb. To tym zapachem mi tak pachnie cały kalendarz, bardzo ładny. Jestem najgorsza w opisywaniu zapachów, ale bardzo fajny i w ogóle różowy, taki piękny. Jeśli chodzi dzisiaj o nasze zdobycze, to jest ich dość sporo, jak, a nie jak wczoraj, więc moim ulubieńcem jest ta bomba jednorożec. Pachnie tak ładnie, jest taka słodka i to. W sumie wszystkie rzeczy są super. Więc tak, te prezenty były od Mai, więc serdecznie Ci dziękuję, Maja, za taki miły upominek. Właśnie. Super. Więc ja już się do Was odezwę po lekcjach, bo już nie mam nic ciekawego dla Was do powiedzenia w sumie. A po lekcjach będziemy, po pierwsze, będziemy iść na trening. Będziemy iść na trening. A po treningu będziemy sobie oglądać jakiś świąteczny film, oczywiście. Jeszcze nie wiem, który, się zastanawiam, ale wybiorę coś fajnego i mam nadzieję, że będziecie oglądać razem ze mną. Oczywiście albo kakałko, albo świąteczna herbatka również wleci. Jeśli chodzi o tą czekoladkę z dzisiaj, to jest to krówka mleczna. Ja jestem już po lekcjach, jakoś 1,5 godzinki temu skończyłam lekcję i jak widzicie jestem w świątecznym looku, jeszcze miałam te rogi, co miałam w tamtym, z wczorajszym vlogmasie, bo robiłam dla Was TikToka i zdjęcie, więc jak Wy to już oglądacie, jak Wy już to oglądacie, to już te zdjęcie i TikTok wleciał, więc macie wszystko w opisie. Can build a snowman. We'll pretend that he is Parson Brown. We'll say I already. We'll say no man. But you can do the job when you're in town. Later on we'll conspire
as we dream by the fire. The face unafraid, the plans that we made, walking in a winter wonderland. Walking in a winter wonderland. Walking in a winter wonderland. Ja właśnie wróciłam z treningów i właśnie robię sobie herbatkę, ale no może mnie trochę słabo słuchać, ale chciałam wam pokazać, sorry za tę otwartą szafkę, chciałam wam pokazać jaką piękną, super posypkę na pierniczki moja mama kupiła. Taka świąteczna, mam tu jakieś gwiazdki, choinki, pierniczki, jakieś kwiatuszki i roli renifera i takie złote, nie wiem czy teraz mi to weźmie ostrość taka i nazywa się Magiczne Święta i jest naprawdę sztos, więc będziemy sobie 6 grudnia robić pierniczki razem właśnie i będziemy dekorować właśnie tą posypką. Już przyszłam do pokoju, mam tableta i będziemy sobie oglądać dzisiaj film. I dzisiaj przygotowałam dla was film pod tytułem Zamiana z księżniczką, część pierwsza. Stwierdziłam, że dam część pierwszą, ponieważ teraz w tym roku wyszła druga część i stwierdziłam, że może ktoś nie oglądał tej części, więc chciałam dzisiaj obejrzeć właśnie pierwszą część, ja oglądam dużo razy, ale jest bardzo fajna, więc obejrzymy sobie ją jeszcze raz. A jutro już chyba się domyślecie jaki film będzie, ale wam nie zdradzę. Mam już świąteczną herbatkę w dużym kubku z pomarańczą, jest przepyszna i zabieram się za oglądanie tego filmu. All the angels are singing. Serdecznie dziękuję za oglądanie. To już koniec tego vlogmasa. Ja obejrzałam film, był świetny, oczywiście uwielbiam go. Mam nadzieję, że wam też się spodobał. Nie zapomnijcie zostawienia łapki w górę i subskrypcji na moim kanale. I oczywiście zapraszam was na moje social media, czyli na mojego Insta i na mojego TikToka. Wszystko macie w opisie. Ja wam dziękuję i do zobaczenia w następnym vlogmasie. Cześć!